Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z CSGO Skinsa. No pierwsze otwarcie już dostajemy najlepszy możliwy item ze skrzynki z Chocolate. No takie zaczęcia stary, to ja lubię. Oczywiście ta skrzynka jest na trybie Jester, który oczywiście sprawia, że na wszystkie te skiny mamy taki sam procent szans na trafienie, więc tutaj ta MK, no poszczęściło nam się dość mocno, 5% oczywiście na nim było, więc no start chyba idealny, tak? Jest to, tak jak powiedziałem, najdroższy możliwy item do trafienia w tej skrzynce Chocolate, więc no naprawdę bardzo tutaj sympatycznie. Oczywiście, jak chciałbyś sympatycznego skina wygrać, ostatnio wam wysyłałem parę dni temu skiny, więc jak udało ci się wygrać, to się pochwal w komentarzu, że udało ci się wygrać skina od Bujna Kroko. No i oczywiście, co, napisz komentarz, tak? Subskrybuj, łapę w górę pod filmem, na Discorda dołącz, bo na kanale Ustrzel Skina oczywiście konkurs trwa na skina, klikasz sobie i dołączasz, po prostu tyle za frytę. No i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO Skinsie. Jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś, to loguj się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście ten magiczny zielony plusik, no i tutaj chodzi CROXY przez 2x wpiszesz 10% więcej, oczywiście do każdej wpłaty skrzyneczka na start za free, no i takie bitewki, wygrywane oczywiście z kodem CROXY, a jak wpłacasz z kodem CROXY, no to masz szansę wygrać takie piękne skiny, więc zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tych pięknych konkursach, wystarczy, że wpłacisz sobie, no jak ci się uda wygrać, to dostajesz powiadomienie z takim prezentem, no i wtedy oczywiście oznacza to, że udało ci się skina wygrać. 7700, no czymś tutaj fajnym bym zakręcił, te skrzynki Gloves, coś na tym trybie, no nie podpasowały mi ostatnio, więc wrzuciłbym sobie dwie takie skrzynki na test, może akurat tutaj jakieś będzie odkucie z ich strony, mam nadzieję, że tak, bo się zawiodłem dość mocno ostatnio na tej skrzyni, bo do trafienia jest naprawdę tutaj bardzo dużo ładnych, sympatycznych par rękawic, a my dostaliśmy jakiś syf. 1300 zł, ostatnia skrzynia, strata 400 zł. Klasik, stary, klasik. No kto by się spodziewał? No ja jestem chyba mistrzem tracenia profitu, który udało mi się dosłownie chwilę wcześniej zdobyć. No ale od tego tutaj, że tak powiem, od płaczu, to jest skrzynka Boral Boś, czyli oczywiście skrzynka, która na trybie Jester, no widziałaś chyba na wczorajszym filmie, tak, jak oglądałeś, to tam się wydarzyło. Dwa talony pod rząd, więc no to nie jest coś naprawdę często spotykanego, więc zobaczmy, czy tutaj się scenariusz powtórzy. No już w pierwszej skrzyni ten talon, tak? Ostatnio też w pierwszej skrzyni chyba poleciał, z tego co pamiętam, więc może teraz drugi. No niekoniecznie, tak? Ale na szczęście tutaj proficik póki co jest niczego sobie. Kolejne otwarcie P2000, to może jeszcze jeden tutaj talonik, lawuje, może jakieś rękawiczki, zobaczmy. No jest to Slant Rebel, no ale jest to oczywiście bitwa jak najbardziej na plus. No zarobasy, stary! 4 koła, udało nam się wygrać z tej bitwy. No znowu ta skrzynka musi mnie ratować, tak? No nawet tego nie będę specjalnie ukrywał. Anarchia, ale weźmy ją teraz na buście. Dawno nie otwierałem jej na buście. W ogóle ostatnio strasznie rzadko otwieram skrzynki na buście, od kiedy jest ten tryb Joker. No ale zobaczmy sobie teraz od razu na trybie jeszcze Underdog te oczywiście skrzynki Anarchia, jak one się tutaj zaprezentują. No mamy MK za 284, no jest to póki co przewaga na naszym koncie. No tylko byle ją tutaj utrzymać. Najdroższy item chyba Butterfly Dopplery, z tego co pamiętam dokładnie. Ojejku, tutaj rękawiczki. No powiem wam tak, że ta bitwa już chyba, no nie chcę za wcześnie tutaj powiedzieć czegoś, żeby zaraz się nie okazało, że trafię właśnie tego Butterfly'a, ale no wydaje mi się, że ta bitwa no jest wygrana, stary. To jest kolejny profit dla wuja. 4000. No ja dzisiaj deklasuję, stary, moich przeciwników. 7 koła. W tym momencie na moim koncie uderzamy w procentóweczki teraz oczywiście z Butterfly'em. No tak naprawdę taki jeden Butterfly jest nam w stanie zapewnić, no myślę, że no parę dobrych filmów w przód, tak, jeśli chodzi oczywiście o budżet, jaki z niego płynie. Zobaczmy, taki nóż, no właśnie niestety. Dla mojego przeciwnika spadł. Czy jest szansa, żebym ja ten nóż również zdobył? No powiem tak, jeżeli teraz w tych dwóch ostatnich skrzyniach spadnie ten Butterfly, no to to jest bitwa, no raczej już na pewno dla nas wygrana. Tylko czy to się wydarzy w tej ostatniej skrzyni? No proszę! No niestety, kurczę, mogłem Underdoga, no ale ja w sumie na takich
bitwach underdoga rzadko co stosuje. No ale no właśnie, no niestety, no teraz ten underdog by oddał. Stał nam 3700. Za to mogę sobie zakręcić. A weźmy może skrzynkę sobie. Taka była jedna, która ostatnio też fajnie mi oddała. Czyli skrzynia Lovely na trybie oczywiście Joker. I wrzućmy sobie all in te skrzyneczki oczywiście za wszystko co mamy. 13 skrzynek, pechowa 13, za łącznie 3500 zł. Zobaczmy, co ta skrzynka w sobie oczywiście tutaj kryje. Z tego co pamiętam, no leci tutaj Bayonet Slaughter. Ok, 4,76% szans, ale z tego co pamiętam, to też chyba jakiś Good Knife to jest Slaughter, albo Shadow Jerry Slaughter, coś takiego chyba, więc zobaczmy, czy któryś z tych oczywiście noży tutaj się pojawi. Ok, musiałem zerknąć, na pewno jest to bitwa na standardzie, ale no jest to bitwa na standardzie, więc mogę się cieszyć z tej kosy, że nam wyleciała. No tak jak powiedziałem, Good Knife Slaughter, 761 zł. Lecimy dalej, 9 skrzynek jeszcze przed nami, jest tutaj mak 41 zł. No ale żeby wyjść na plus z tej bitwy, no to tutaj muszą się jakieś droższe skiny zameldować. Tylko właśnie, no dlaczego dla mojego przeciwnika? No jeszcze tutaj droższy nawet stan, bo jakieś, no niecałe 200, tak? No ale no z rachunku ogólnym, no może to sprawić, że tą bitwę przegramy, tak? Ale jest na szczęście tutaj kosa również dla nas. Ta P90 też kosztuje sporo, bo ponad 400. No a teraz, powiem tak, czy w tych czterech skrzynkach jest szansa, żeby zdobyć również tego Bayonet Slaughtera. Szczerze, nie mam totalnie pojęcia. Trzymam oczywiście kciuki, że tak się wydarzy, bo jeżeli nie, no to będzie mocny Lipton tak naprawdę, nie? Zobaczmy, czy opłacało się zaufać tej skrzyni. Ostatnia szansa, strata 1500 zł. Czy tu się jeszcze uda to odratować? No niestety.